Bożena Jeske, dziewiarka doskonała. Kolejna publikacja dotycząca dziergania na drutach. Rzeczywiście dosyć dużo jest tutaj też takiej teorii, takiego fajnego wprowadzenia. Polecam, bo nie we wszystkich książkach znajdziemy tego typu wprowadzenia. Bardzo fajnie w kontrastowych kolorach pokazane schematy podstaw. To znajdziemy akurat w wielu publikacjach, ale rzeczywiście ten kontrast czerwono-czarny bardzo, bardzo pomaga zrozumieć niektóre sploty i nawet je naśladować. W tej publikacji mamy troszeczkę o szydełku, więc też tak troszeczkę pokazane, jak te druty do szydełka się mają i oczywiście pokazane też takie podstawy, jak chcemy dziergać dla siebie, jak siebie zmierzyć, tak, co to znaczy dobry wykrój, więc trochę więcej takich podstaw niż znajdowałam w innych publikacjach i bardzo fajne pokazane też takie trochę modelowanie, trochę taki wykrój danych prac. Pokazane kilka takich lifehacków, patentów na przykład na łączenie czy doszywanie, no, pęknięcia, zapięcia, czyli takie rzeczy, których też raczej mocno nie widziałam rozwiniętych w innych publikacjach. Bardzo, bardzo mi się to podobało, nawet po prostu, żeby przeczytać i wiedzieć. Różnego rodzaju takie teoretyczne rzeczy opisane i oczywiście później przechodzimy do praktyki i znowu tutaj mamy opisane konkretne prace wraz z takimi prostymi schematami, natomiast na końcu znajdujemy tradycyjnie próbki, zdjęcia, fajne kontrastowe, czarno-białe i też zdjęcia gotowych właśnie tych prac, które tutaj były pokazane w książce. Myślę, że ta publikacja przyda się, jeżeli już dziergasz, jeżeli właśnie wykonujesz już jakieś swetry, bardziej zaawansowane prace niż po prostu czapka czy szalik i chcesz ubarwić swój warsztat i po prostu projektować swoje własne prace. Tutaj bardziej jest skupione na tym, żeby pokazać różne detale, różne pomocne takie właśnie rzeczy do wykończenia. Oczywiście kilka gotowych wzorów też tutaj mamy. Myślę, że są bardzo fajnie pokazane i bardzo fajne takie inspirujące te wzory, ale rzeczywiście z tej publikacji skorzystasz, jeżeli już dziergasz.